Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do subskrybowania go, dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami. Witam w kolejnym materiale z cyklu Przeczytane z biblioteki. Tym razem powiem kilka słów na temat komiksu Słodkie Chłopaki. Komiks ten wypożyczyłem w Bibliotece Głównej w Bielsku-Białej przy ulicy Słowackiego. Jest to komiks wydany w miękkiej oprawie, na papierze offsetowym, czarno-biały. Jest to komiks wydany przez Kulturę Gniewu, jeśli dobrze pamiętam. Tak, Kultura Gniewu. Jest to komiks, który jest polskiego autora Piotra Marca, Zelot na pseudonim. Nawet nie znałem wcześniej tej osoby. Tutaj mamy scenariusz rysunki Piotr Marzec. Cóż to jest za komiks? No, on ma taki troszeczkę mniejszy format niż zazwyczaj. Tutaj mam takie porównanie czegoś, co obecnie czytam. Lucyfera z tej samej biblioteki, więc komiks jest w mniejszym formacie. Jest to komiks czarno-biały. O czym jest ten komiks? Komiks ten opowiada w zasadzie perypetie takich chłopaków, którzy... jak to określić? Powiedzmy, że bujają się po osiedlach, robią różne głupie rzeczy, moim zdaniem, w moim odczuciu. Imprezują troszeczkę za bardzo, żyją od napicia się do napicia się. Ciągle popadają w jakieś kłopoty, robią jakieś głupoty. Nie wiem, jak to inaczej opisać. Trochę jest odnośnie ich, jednego z nich, kariery zawodowej, jak to pracuje na stacji benzynowej i z czym tam się boryka. Ale generalnie rzecz biorąc, to jest komiks totalnie nie dla mnie. Absolutnie mnie nie wciągnął i absolutnie nie umiałem się utożsamić z tymi postaciami. Jakoś nie docierają do mnie komiksy, które próbują przedstawić nam naszą szeroko pojętą, czy nawet może wąsko pojętą polską rzeczywistość. Od północy do północy, czy tam od imprezy do imprezy. To jest całkowicie nie mój świat i za każdym razem, jak czytam tego typu historie, czuję się nieswojo, niezręcznie, nie w żaden sposób ze mną nie rezonuje. Sądzę, że dla wielu osób ten komiks jest super atrakcyjny, jest super ciekawy i wartościowy. Ja się do nich nie zaliczam. Więc komu mógłbym polecić? No, pewnie osobom, które lubią tego typu tematykę. Generalnie też komiks jest dla osób dorosłych, bo jest wulgarny, brutalny, taki niesympatyczny, tak ogólnie rzecz biorąc. Jeżeli ja go nie zarekomenduję, ale zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że są osoby, którym taka twórczość, taka tematyka, taki styl pasuje. Skojarzył na przykład z Osiedlem Swoboda, który też całkowicie do mnie nie trafił. Też swoją drogą od Kultury Gniewu. Aczkolwiek wiem, że są wielcy fani takich komiksów. Szczególnie Osiedla Swobody. Być może to wśród osób, które lubią taką tematykę, będzie pozycja kultowa. Dla mnie niestety nie jest, bo opowieści ludzi i jak to fajnie było, powiedzmy, mocno się spić i następnego razu spić aż do zwymiotowania, albo nie być pewnym, czy się zwymiotowało, czy nie, i oceniać to na podstawie tego, na podstawie zapachu, jaki ma się na ubraniu, no to totalnie nie moja stylistyka. Jeżeli mimo tego chcesz poczytać i przekonać się samemu, czy ten komiks jest dla Ciebie ciekawą pozycją, zapraszam do odwiedzenia biblioteki. To Osiedla Swoboda i kilka innych pozycji w tego typu klimatach jest do wypożyczenia. Jest chociażby Morze po kolana, z którym miałem dokładnie ten sam problem, czyli dokładnie to opowiadał o postaciach, osobach z tego typu grupy społecznej, tak ogólnie rzecz biorąc, tak, żeby nikogo nie obrazić. No, grupa społeczna, z którą totalnie się nie utożsamiam. System wartości, sposób bycia, z którym totalnie się nie utożsamiam.
Więc nie jestem w stanie polecić tego komiksu szerokiemu gronu odbiorców, aczkolwiek tym, którzy lubią tego typu twórczość, to zachęcam i zapraszam do odwiedzenia biblioteki. To byłoby na tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć.